Siemanko, Mistrzostwa Świata w Lahti zakończone, więc czas na moje podsumowanie. Zaczniemy od Justyny Kowalczyk, która zajęła 8 miejsce w biegu, do którego przygotowywała się dosyć długo. No nie jest to miejsce medalowe, to się do nas przyzwyczaiła, ale jest to miejsce porządne, nie ma się czego wstydzić i na tym zakończymy tą analizę. Za rok igrzyska zobaczymy, co tam pokaże. Skoczkowie narciarscy, no oni zrobili największe show. Najpierw mały niedosyt, bo to czwarte miejsce Kamila w pierwszym konkursie na normalnym obiekcie, no nie było tam daleko do medalu, był niedosyt. Ale jakoś to przetrwaliśmy. Wyczekaliśmy brązowy medal Piotrka Żyły, który jest wielkim sukcesem, no i złota drużyna. Tutaj 4 medale przywiezione do kraju. Oczywiście patrząc jednostkowo, bo w statystyki jest to wpisane jako jeden złoty medal, ale fakt faktem 4 krążki do Polski przyjadą. Trzeba się z tego naprawdę cieszyć, bo jest to jeden z największych sukcesów w historii polskiego narciarstwa, jeżeli nie największy. No i co ciekawe, trzeba popatrzeć też na to, że to trzecie, kolejne mistrzostwa świata, z których przywozimy medal w drużynowym konkursie. No, ja pamiętam reprezentację Polski z czasów Adama Małysza, to był po prostu zawsze sukces jednego zawodnika, czy to Adam Małysz, czy Kamil Stoch. Nie było drużyny. A teraz trzecie mistrzostwa świata kolejne z rzędu. Nie mogę się przyzwyczaić do tej Polski, która w konkursach drużynowych osiąga sukcesy. No jest to przyjemne, naprawdę przyjemne uczucie i obym się jak najdłużej nie mógł do tego przyzwyczaić, ale żeby faktycznie ci chłopcy zdobywali medale, to będzie wszystko w porządku. 4 medale zdobył również sam jeden Stefan Kraft. To jest zawodnik teraz chyba w najlepszej formie. 2 złote medale, srebrny, brązowy. Andy Wellinger, który zdobył 3 medale, złoty, bodajże i 2 srebrne. No to są zawodnicy, którzy są teraz w najlepszej dyspozycji i obawiam się, że Stefan Kraft może w Kamila Stocha w tej generalnej klasyfikacji Pucharu Świata przeskoczyć, ale jakoś nie ubolewam na tym, zobaczymy, co przyniesie Puchar Świata. Najbliższe dni ten nowy pomysł turniej RAF Air, który się odbędzie w Skandynawii. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tam niemała suma do zgarnięcia, bo chyba nawet 60 tysięcy euro dla zwycięzcy, plus oczywiście bonusy konkursowe. No jest o co walczyć, jest po co skakać. Podsumowując, Mistrzostwa Świata w Lahti uważam za bardzo udane, przełomowe i historyczne. Złoto w konkursie drużynowym to naprawdę wielkie osiągnięcie i trzeba się z tego cieszyć. No i zobaczymy, czy za rok na Igrzyskach Olimpijskich Polacy powtórzą ten sukces. Do zobaczenia, cześć!